Cześć, nazywam się Pepsok, oglądacie Raport Obieży Świata. Jesteśmy na Pyrkonie 2018 i rozmawiamy z organizatorami Opolkonu. Co w tym roku przygotowaliście dla uczestników Opolkonu? No, jak zwykle darmowy konwent, największy w Polsce na razie. Zapraszamy wszystkich. Póki co jeszcze nie możemy powiedzieć za dużo o kontencie, bo sam konwent będzie dopiero w listopadzie. 16, 17, 18 listopada. Jak zwykle będzie w Opolu. Tyle informacji na tę chwilę, ale każdy, kto przyjdzie na nasze stanowisko tutaj na Pyrkonie, może dostać naszą ulotkę, którą jak pokażę na Opolkonie, dostanie tosta. Można dostać, nie tylko, że konwent jest darmowy, to się dokarmiają. No, tak, dokładnie. Jest to idealny po prostu konwent. Konwent czy festiwal? Nie, konwent. Fanowie dla fanów. Bawmy się wszyscy. Wszyscy jesteśmy fantastami. 3 dni imprezy. Tak, dokładnie. Jakie bloki programowe planujecie przygotować na Opolkonie? No na pewno literacki, rozmowy, spotkania z literatami, na pewno różne prelekcje fantastyczne, gry bez prądu, gry z prądem, oczywiście atrakcje wieczorne w stylu konkurs piosenki krasnoludzkiej. Standard pole. Macie już ustaloną lokalizację miejsca? Oczywiście, jak zwykle w elektryczniaku i w ekonomiczniaku w Opolu, na ulicy Kościuszki. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale niektóre się rzeczy nie zmieniają, na przykład darmowa wejściówka tak naprawdę na Opolkon. Więc serdecznie zapraszamy Was na ten konwent, bo to nie jest festiwal, to jest konwent w listopadzie. Przypomnij jeszcze raz dokładnie datę? Od 16 do 17 listopada 2018 roku. To dzięki wielkie w takim razie bardzo za rozmowę. Dzięki również. Raport Obieży Świata z Pyrkon 2018.